freelancer, bo strasznie dużo pieniędzy zainwestował, Basia o tym jedyna wie. Strasznie, jak to się on sam mówi, dupę nastawił, ale co do... Zadzwoniłem do mojego brata, żeby przywiózł mi moją strzałę z Papui Nowej Gwinei i to, co Sydney mówi, że był wyprawiony do Flyweber. I to jest właśnie strzała z Flyweber. I wiecie Państwo, że to jest moderny, w profesjonalnym teatrze. Właśnie tą strzałę chciałem Wam podarować. Dlatego, że ta strzała, to strzała, która jest, to ona jest strzałą, która służy, bo tam na Papui Nowej Gwinei są różne strzały, zabijane świni, do ptaków różne. A ta jest strzała do zabijania człowieka. Papuasi wierzą w to, że ten rysunek strzały w określonym plemieniu jest śmiertelny. No i naprawdę umierali. Mogą Państwo mi wierzyć, że naprawdę umierali. Wiara w to, że ta strzała musi śmierć. To mają Papuasi i to mieliśmy dzisiaj na premierze. Nasze próby nie wyglądały tak dobrze. Dzisiaj zostaliśmy prawdą. Ale zaproponuję wiarę. Wiara stwarza teatr, nic więcej. Mówi się czasem, że reżyser otwiera aktora. I zawsze w tym stwierdzeniu jest... Już nie wiadomo, jak to rozumieć. No a to spotkanie moje z Grzesiem, to właśnie myślę, że to było otwarcie przede wszystkim. Ja nie wiem, czego on użył, czy on świadomie lub mniej świadomie, czy on wykorzystał jakieś obce filozofie wschodnie, czy on na czymś, na kimś się wzorował. W każdym razie jedno jest pewne, że dał mi szansę zrobienia, powiedział mi, wszystko można. I prawdą jest, że ja tego do końca nie czułem, dopiero gdzieś tam na premierze zostało przeze mnie odczute, że tak można. Myślę, że to, co zrobiliśmy, co Grzegorz z nami zrobił, to jest na pewno jakoś tam inne, że to nikogo nie zostawi obojętnym. Mam taką nadzieję, że to jest w jakimś sensie skandal, albo pozytywny, albo negatywny, ale nie ma ludzi obojętnych. Ja myślę, że to jest fantastyczne, że Grzegorz jakby odnalazł klucz na to, jak... Znaczy klucz, jeśli tak można nazwać, natomiast że jest to coś zupełnie odkrywczego, jeśli chodzi o wystawianie Witkacego. Że to jest bardzo szczególne i myślę, że rewelacyjne, niespotykane zupełnie i że powinno to być dostrzeżone. Ponieważ przy całej śmieszności i takich całej masie paradoksalnych zupełnie sytuacji, że on również odnajduje w Witkacym to, co jest mistyczne, co jest po prostu odlotem zupełnym, jakąś magią. No i to jest świetne. A do tego jakby z wyczuciem formy, to dla Witkacego też było ważne. Forma i to w tym spektaklu jest. Tak myślę, może się komuś to nie podobać, bo to jest bardzo odważne, to jest szalenie odważne przedsięwzięcie. Nie miałem żadnych oporów przed tym, żeby mu się jak gdyby poddać, mimo tego, że jest młodym reżyserem. No ale ja, cóż, ja też dopiero teraz skończyłem szkołę, też nic nie wiem o teatrze i to jest czasami pomocne, bo nie ma czegoś takiego, że tak się gra Witkacego na przykład. Ja nie wiem, jak się gra Witkacego. Ja nie grałem Witkacego. I nie uważam, żeby były jakieś specjalne sposoby na to, żeby grać. To spotkanie chyba najbardziej nam to uświadomiło, że można robić, co się chce, tylko robić to mądrze. Ja się bardzo często buntowałem przeciwko niektórym sposobom reżyserowania przez Żydów, przez Horsta. Ale rzecz jest wyłącznie chyba w emocjach. Nie. Pierwszy raz tak emocjonalnie próbowałem zrobić coś w teatrze. Mi się to wszystko nagle zlało, moje życie prywatne i ta praca tutaj, ten
praca nad tym przedstawieniem, mi się to wszystko zlało i okazało się, że to jest coś więcej niż tylko teatr, coś więcej niż tylko jedno przedstawienie, że to jest coś, co wykracza. Coś, co jest przygodą, jakoś spotkaniem właśnie. I wydaje się, że dzięki temu przedstawieniu, dzięki Grzesiowi, chociaż parę osób zrozumiało, że teatr się nie kończy. Że tak naprawdę jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia.